Witam Państwa, Marzena Słupkowska. No i patrząc na plażę w Sopocie, mogę śmiało powiedzieć, aż chciałoby się tam być. Duża ilość słońca. No, jest rześko, około 11 stopni. Trzeba by się po prostu cieplej ubrać. Niż, który jeszcze wczoraj nam podsyłał sporą ilość chmur i zapewnił deszczowy, wietrzny dzień, dziś odsunął się już nad kraje nadbałtyckie, ale jeszcze podsyła te chmury na północnym wschodzie. W nocy w wielu miejscach będzie padać, najmocniej na południu. Temperatura dość wyrównana, od 5 do 8 stopni. O ile w tej chwili jeszcze wiatr wieje z prędkością 40-50 km na godzinę, to jednak do nocy on osłabnie, ale mocniejszy jeszcze na wybrzeżu, tam w porywach do 60 km na godzinę. W tej chwili na Śnieżce jest, to termometry pokazują, minus 2 stopnie i w nocy może w wyższych partiach Tatr padać śnieg. Temperatura spadnie na pewno poniżej zera, będzie do minus 5 stopni. Dzień z kolei zapewni taką urozmaiconą pogodę, bo będą i chmury, i słońce, ale może od początku. Ten wspomniany niż, który jest już nad krajami nadbałtyckimi, jeszcze będzie dawał sobie znać i głównie na północnym wschodzie będzie padać przelotny deszcz. Będzie tu większa ilość chmur. Z kolei na południu da o sobie znać niż, który pojawi się nad Karpatami i w pasie, właściwie na krańcach południowo-wschodnich, gdzieniegdzie będzie padać deszcz. Parasole również mogą przydać się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Poza tym, zwłaszcza na południowym zachodzie, spora ilość słońca i temperatura oscylująca wokół 11, 12, 13 stopni. Mocniej powieje tylko na wybrzeżu. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.